Cześć, nazywam się Jan Kieniewicz. Jestem filmowcem, fotografem. Już od paru lat realizuję najróżniejsze zlecenia i też od ponad roku prowadzę już zajęcia z filmu i fotografii w mojej szkole. Ale to wszystko zaczęło się w roku 2016, kiedy to mój drużynowy harcerski poprosił mnie o zrobienie filmu z jednej z naszych zbiórek o współpracy międzynarodowej. Na tyle mi się to spodobało, że na najbliższym wyjeździe chwyciłem za telefon i zrobiłem film z wyjazdu. Jak to dobrze. I tak się to zaczęło. Niedługo potem były moje urodziny i udało mi się wybłagać rodziców, aby kupili mi kamerę. I w ten sposób na każdy kolejny wyjazd brałem swojego Sony Handycama i robiłem relacje z tego, co się dzieje, gdzie jesteśmy. Coś ładnego na chwilę. To może starób coś. I na jednym z takich wyjazdów, a dokładniej na zlocie stulecia Związku Harcerstwa Polskiego w 2018 roku poznałem Julę, która też interesowała się filmowaniem. Pół roku później, w 2019 roku, zapytała się mnie, czy nie chciałbym z nią wystartować w konkursie filmowym. Więź nie polega na tym, aby wzajemnie sobie się przeglądać, lecz aby patrzeć razem w tym samym kierunku. Laureatem głównym konkursu hashtag 63 jest Julia Klimek i Jan Kieniewicz. Gratuluję. Niespodziewana wygrana w konkursie pozwoliła mi na upgrade mojego sprzętu, a też mój ojciec zaczął pozwalać mi korzystać z jego aparatu Canona 5D Mark II. Zaraz po tym, jak zaopatrzyłem się w Canona 80D dzięki konkursowi, poleciałem do Stanów. Robisz tam zdjęcie. Będziecie go pamiętać do żywota. Po wakacjach poszedłem do liceum. I zaczął się czas większych, mniejszych projektów, bardziej bądź mniej spontanicznych. Zbuduję. Co w tym wszystkim jest najważniejsze? W tym czasie zacząłem też dostawać pierwsze zlecenia. Pandemia spowodowała, że zwiększyło się zapotrzebowanie na wideo. Więc w tym czasie nie próżnowałem. I po tym wszystkim jestem tutaj w marcu 2022 roku i mówię do kamery o tym, jak wiele zmieniło w moim życiu jedno pytanie mojego drużynowego zadane mnie w 2016 roku. Bo nie wygrałbym konkursu, nie poznałbym tak wielu wspaniałych ludzi, nie rozwinąłbym się tak bardzo, gdyby nie to jedno proste pytanie. Janku, czy nagrałbyś film ze zbiórki? Robię filmy już od 2016 roku, a dalej nie zrobiłem akustyki w pokoju. No, więc patrzcie, oto zaczynam kroić placka nożem i widelcem. To... Nie wiem, jestem hardcorem. Jak już ukroiłem, to patrzcie, A co jakbym mówił tak, chwila, wyciszmy sobie to. I teraz, dzień dobry, tutaj... korespondent. Dzień dobry. Fajne, fajne, to ciekawe, jak to się trzyma.